zwycięstwo jest. Jego z pasją. A kiedyś nadejdzie twój wielki dzień. Jego z pasją. To jedyna droga do zwycięstwa jest. Pierwszy raz pyta taką eskortę? Nie, drugi. Drugi raz? Drugi raz. Wyprowadzałem wcześniej Lecha Poznań na meczu Lech Poznań Śląsk Wrocław, gdzie był wynik 1-0 dla Śląska Wrocław. A teraz jestem na meczu Zagłębie Lubin Arka Gdynia. Było fajnie. Szliśmy. Wtedy rankiem. I właśnie rodzice patrzyli na nas. Kibicowali? Tak. I my się cieszyliśmy z tego. No bardzo fajnie, byłem pierwszy raz, zapytałem się Czotry, bo wyprzedzałem Czotrę. Powiedziałem do niego, że pierwszy raz, to on się zapytał, czujesz tremę? I powiedziałem, no troszkę. Mocno się denerwowałeś? Troszkę. Proszę. Mi się najbardziej podobało, że zawodnicy byli w sile. Pierwszy raz wyprowadzałeś piłkarzy? Tak. Jakie to uczucie? No bardzo fajnie, w ogóle jestem zaskoczony, że zostałem wyróżniony. Szykowaliście, czyli to... Czyli wyprowadziliśmy zawodników. Wyprowadzaliście zawodników, tak? Powiedz mi, mocno się tremowałeś? Nie. Nie było tremy? Nie, nie. Trochę. Ale co trochę? Ja się stresowałem. Stresowałeś się. A powiedz nam, kogo wyprowadzałeś, wiesz? Bramkarza. Bramkarza. Jakiego klubu? Zagłębia Lubin. O, czyli był to Polaczek. Tak? Tak. Bardzo duży był, co, przy tobie? Tak. No właśnie. Taka eskorta była dla ciebie pierwszy raz? Tak. W życiu? Tak. I jak się, powiedz, przejmowałeś się mocno? Czułem się bardzo odważnie. O. I czułem się wesoły. Bardzo fajne było to wrażenie, jak trzymał się piłkarza za rękę. Fajnie było, super. Wszyscy rodzice zawodników Futbol Akademii, mam nadzieję, że tak jak ja, bardzo się cieszą z takiej inicjatywy z Futbol Akademii. Jest to bardzo wzruszające dla rodziców, ale też bardzo dumę czujemy, że widzimy ich tak. Mamy nadzieję, że kiedyś może i ich ktoś tak kiedyś wyprowadzi. I dziękujemy bardzo za taką inicjatywę.